No to najarana była. To jest wtedy, który dałam mu prawa adwokackie. To jak ona pojechała do Francji, to wziął, sprzedał cały ten budynek. No i przy forsie zatrzymał. Rozwiedli się we Francji w 1913 roku. Facet umarł 1923. Wcześniej wysłała go na daleką podróż. Jak wtedy wyjechał, no to zaprosiła Morton Fullera, to jej kochanek. No nie mogła na nim polegać, no ale trzymała się z nim blisko. Następny Walter Berry też się wprowadził do jej apartamentu w Paryżu. On nie wiedział, że Morton i Fullerton byli kochankami. Henry James, następny jebaka, wiedział, że są kochankami, ale też mu za bardzo nie przeszkadzało. Także laska miała popęd, trzech obrabiało. Tutaj życie osobno, ciągle narzekała. To jeden z jej kochanków, Morton Fullerton. To następny kochanek, Walter Rensselaer Berry. No, ciekawe historie. Tutaj wcześniej jak się pobrali, no tutaj tańczyli, udawali, tam jakiś jacht potężny w Lenox. No to tak jak Newport, to jest inne bogate miasto. Teddy Wharton, ten co sprzedał jej ten dom. No, ciekawe miejsce. Życie na wsi.